pozwolicie Państwu zaprezentować, zwrócić uwagę na niektóre fragmenty. Robię to z ogromną przyjemnością, ponieważ to bardzo rzadko się zdarza, że Francuz tak fantastycznie, dobrze, może to fantastycznie to nie jest dobre słowo, ale dobrze zrozumiał polską rzeczywistość i tak ją opisał. I to chcę podkreślić, że to się rzadko zdarza. Ja bym mogła tutaj powiedzieć, że właściwie tytuł, który jak najbardziej oddaje no, i treść i postawę autora, właściwie można by tutaj powiedzieć, że to jest książka Francuza, który ukochał Polskę. Istnieje taka książka profesor Nosowskiej o Rozie Belli i ona właśnie tak jest zatytułowana o Francuzce, która pokochała Polskę. Tutaj też mamy książki, które zostały napisane przez przyjaciela Polski. I to jest bardzo ważne. Ten tytuł Bliżej Polski, no właśnie oddaje nam istotę i treść, która została w niej zawarta. Ja czytałam tą książkę i takie właśnie mam na nią spojrzenie. Jako osoba, no, że no, bardzo zainteresowana, jak my wszyscy zresztą, tym, co się dzieje w Polsce, ale także jako historyk. I tutaj te dwie perspektywy, one mi cały czas towarzyszyły i nadal ja będę pewnie jeszcze wielokrotnie do tej książki powracać. Kiedy otrzymałam pierwszy raz jeszcze w maszynopisie tę pracę, właśnie wydawca Andrzej Wroński mi zapytał się, czy nie mogłam tego przeczytać i co ja o tym sądzę. No więc jak się już pochyliłam na tym, to później podeszłam do niego i mówię, słuchaj, ty wiesz, co ty masz? To jest coś takiego, co musisz koniecznie to wydać, to jest coś fantastycznego. Fantastycznego ze względu właśnie na tą przyjaźń, która bije z kart tej książki i na właśnie rzeczywiście zrozumienie tego, co się w Polsce działo, co się w Polsce dzieje. I też jako historyk cały czas mam przecież w pamięci książki, które powstawały, które były tworzone przez polskich historyków, którzy byli zainteresowani tym, jak Francuzi widzą sprawy polskie. Oczywiście muszę przywołać tu nazwisko mojego mistrza, nieżyjącego już, profesora Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, który w swoich książkach bardzo często albo poruszał problem stosunku Francuzów do Polski, czy obrazu, jaki przedstawiali Francuzi, albo jego niektóre prace są zupełnie poświęcone właśnie tej tematyce. W związku z tym ta książka, ona się wpisuje też w polską historiografię dotyczącą właśnie tej tematyki stosunku Francuzów do Polski, widzenia Polski przez Francuzów. I może dosłownie kilka słów na temat właśnie autora, pana Marguerite, który jest dziennikarzem, publicystą przede wszystkim, który tutaj rozpoczął swoją pracę jako korespondent Le Monde, Le Figaro, czy tych czołowych dzienników francuskich i obserwował, opisywał i później opisywał wydarzenia w Polsce i ta książka jest, ma no, wieloraką wartość. Pierwsza rzecz to jest na pewno to, że to jest książka, która jest książką wspomnieniową, to są wspomnienia, to są refleksje autora, ale druga warstwa, która jest równie ważna, może nawet, znaczy nie chcę powiedzieć, że ważniejsza, bo to zależy jak oczywiście czytelnicy do tego podchodzą, ona jest ważna dla badaczy, dla historyków, ale nie tylko, to znaczy to są zamieszczone fragmenty, znaczy fragmenty, niektóre korespondencje pana Bernarda Marguerite z tamtych czasów i one są wklejone właśnie w tekst i są pewnym uzupełnieniem i tłem również dla
rozważań, refleksji, które dzisiaj narodziły się, które dzisiaj powstały po już pewnym długim okresie tutaj pobytu. Książka ta, tak jak już wspomniał wydawca, ona jest, obejmuje bardzo długi okres czasu, czy to jest od lat 60. XX wieku, po czasy nam współczesne, czyli to jest ogromny okres, czyli czasy jeszcze komunizmu, później transformacji, jak ją tam nazywamy, okrągłego stołu i z takimi refleksjami dotyczącymi już no, praktycznie dnia dzisiejszego. Więc to jest i długi okres czasu, i taki okres, który pozwala no, na niezwykle już taką głęboką refleksję na temat tego, co się działo, jak to jest dzisiaj widziane. I to, co powiedziałam, że to, co mnie tak bardzo ujęło, że każdy z nas zresztą to ceni, to znaczy takie ciągłe zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, poszukiwanie prawdy. My oczywiście wiemy, że żaden temat nie jest wyczerpany i te pytania, im więcej tych pytań postawimy, tym jest nam łatwiej no, dociec prawdy, a i tak zazwyczaj to nie jest tak, że my się zbliżymy do tej prawdy, znaczy, że tą prawdę na pewno odkryjemy, my najczęściej się zbliżamy do tego i my jako historycy doskonale to wiemy, ale jeżeli chcemy na coś odpowiedzieć, to tych pytań powinno być bardzo dużo i te pytania powinno się stawiać źródłom, a tutaj akurat autor występuje też. Przepraszam, że użyję takiego słowa, ale jako historyk to mogę sobie na coś takiego pozwolić, że my, historycy, uczestnika wydarzeń, świadka wydarzeń traktujemy oczywiście jako źródło, więc ta książka tutaj taką wiedzę nam dostarcza. Ona jest tak wielopłaszczyznowa, tak wiele wątków tutaj zostało poruszonych. I to jest książka, którą powiedziałam, to jest książka, która ujmuje Polaków, bo to, że ona mnie ujęła, więc ja to podkreślam, że dowiaduję się z tej książki bardzo dużo rzeczy na temat i środowiska, i polityków, i dziennikarzy w okresie PRL-u. I jest tutaj próba naszkicowania no, takich portretów też osobowościowych niektórych postaci, no, na przykład Rakowskiego, czy profesora Geremka, no, czy prezydenta Lecha Wałęsy. No, tu podaję przykładowo, tych osób tu jest oczywiście bardzo dużo, czy prawda, czy Stomby. Więc to są, no, to tymi nazwiskami tutaj właściwie, to możemy oczywiście tutaj mnóstwo nazwisk wymieniać, więc każdy, kto w ogóle interesuje się przeszłością i próbą odpowiedzi również na to, dlaczego dzisiaj tak jest, a nie inaczej, skąd się biorą nasze postawy, skąd się biorą nasze opinie na temat różnych wydarzeń, do tej książki muszą sięgnąć. Do tej książki powinni sięgnąć i historycy, i studenci, i każdy właściwie, bo ta książka nas wszystkich dotyczy. Więc poza tą taką warstwą, tak jak powiedziałam, informacyjną, no, wielowątkową, jest ta głęboka refleksja nad dniem dzisiejszym, nad dzisiejszymi postawami Polaków, polityków, także mediów. I ta książka jest fragmentami bardzo pesymistyczna oczywiście, to nie ulega wątpliwości. Tu jest bardzo dużo fragmentów, bardzo smutnych, ale prawdziwych. Ale ta książka jest książką, która niesie nadzieję. I trzymajmy się tego. Zaraz powiem, jaka tutaj jest ta iskierka nadziei. Ale żeby tutaj o tej iskierce nadziei powiedzieć, właściwie powinnam też zacząć tą swoją wypowiedź od takiego też, od wskazania też tutaj to, co jest na samym początku tej książki, bo oczywiście ona jest dedykowana najbliższym pana Bernarda Margaryt, ale także młodym robotnikom i stoczniowcom z Gdańska, Szczecina i innych miejsc z 1980 roku, którzy zbrojni w ideały Solidarności i naukę świętego Jana Pawła II zmienili oblicze ziemi i stanowią nadal inspirację i nadzieję dla Polski i świata. To, co się właściwie w Polsce dokonywało i co się też dzisiaj dokonuje bardzo często, to jest dzieło ludzi bardzo ciężko pracujących, czasami nawet prostych.
Natomiast no, mnie taka refleksja też oczywiście ogarnia, bardzo też, no też wielowątkowa, bo dlaczego na przykład elity, część elit, nie wszystkie oczywiście, dlaczego część elit tak się zachowuje, to nie bardzo wiadomo, czy należy ich nazwać elitami. Natomiast tutaj to, że tutaj pan Margeryty no, wskazuje na tą grupę robotników, którzy no, ryzykowali wszystko, żeby i okazywali ogromną odwagę, to łatwo mówić, a wiadomo, jak to w praktyce wygląda, gdzie w pewnym momencie no, trzeba wszystko rzucić na jedną szalę, więc oczywiście chwała tym ludziom, chwała tym generacjom. I to, co też jest tutaj w tej książce szalenie istotne, to też jest próba zestawienia, także konfrontacji postaw, zachowań Polaków z tym, co pisał Jan Paweł II z jego właśnie tekstami, z jego twórczością. I też to, co tutaj jest też na samym początku, jest fragment z pamięci tożsamość Jana Pawła II. I to jest też jedna z ważniejszych, to co znajduje się tutaj w tym cytacie naszego papieża, jest no, jednym też z kluczowych problemów, które tutaj są poruszane. I tutaj może pozwolę sobie zacytować tutaj ten fragment, który znajduje się zaraz na jednym z pierwszych stron. Jan Paweł II pisał: kraje Europy Zachodniej są dzisiaj na etapie, który można by określić jako post-tożsamościowy. Narody Europy Środkowo-Wschodniej, pomimo wszystkich przeobrażeń narzucanych przez dyktaturę komunistyczną, zachowały swoją tożsamość, a poniekąd nawet ją umocniły. Walka o tożsamość była dla nich walką o przetrwanie. Na czym wobec tego polega ryzyko? Polega ono na bezkrytycznym uleganiu wpływom negatywnych wzorców kulturowych rozpowszechnianych na Zachodzie. Dla Europy Środkowo-Wschodniej, w której tendencje te mogą jawić się jako rodzaj promocji kulturowej, jest to dzisiaj jedno z najpoważniejszych wyzwań. Myślę, iż właśnie z tego punktu widzenia toczy się tutaj jakieś wielkie duchowe zmaganie. I na to właśnie to też chcę pokreślić. Wielkie duchowe zmaganie, od którego zależeć będzie oblicze Europy, tworzące się na początku tego tysiąclecia. Pan Bernard Margaryt wielokrotnie właściwie wokół tej myśli rozwija też swoje rozważania, no, które są niesamowite. To znaczy pisze, że to, co jest tak bardzo smutne i co jest tak złe, przynajmniej w części polskiego społeczeństwa, że część zaczyna się wstydzić polskości, wstydzić własnej tożsamości, tylko ulegamy właśnie wpływom nie zawsze takim, które nie są najlepsze i które wręcz nam szkodzą w zachowaniu tego, co jest w nas najistotniejsze i najważniejsze, ponieważ właśnie ta Europa, czyli tutaj ta walka właściwie, no tak właściwie można powiedzieć, że to jest walka o duszę, która się toczy no na pewno w Europie, które wartości zostaną zachowane, a które zupełnie zostaną zniwelowane. I to jest wręcz, tak jak pan pisze, wręcz odrzucenie właściwie cywilizacji opartej na poszanowaniu godności człowieka na płaszczyźnie ekonomicznej, moralnej i duchowej. I jeżeli to odrzucimy, no to właściwie już nic nie zostanie, wszystko wolno, hulaj dusza właściwie i tutaj już żadnych granic nie będziemy sobie wyznaczać i właściwie jak to już wtedy jedziemy właściwie na dół. I na ten aspekt tej książki chcę zwrócić ogromnie dużą uwagę i bardzo mocno to zaakcentować, że to jest taka pogłębiona refleksja na temat właśnie stanu także umysłowego i Polaków, ale też dzisiejszych Europejczyków, prawda? Czyli na ile zachowujemy tożsamość, na ile zachowujemy wartości. Jeżeli je zachowamy, to zachowamy ten kręgosłup, a jeżeli to pominiemy, no to właściwie już niewiele z tego zostanie albo nic z tego nie zostanie. Muszę powiedzieć, że
poza tą warstwą też taką właśnie trochę historyczną, to tutaj właśnie która już jest niby warstwą historyczną, a właściwie bardzo już się łączy z czasami nam współczesnymi, to chcę też zwrócić uwagę na te fragmenty tej książki, na które muszę powiedzieć, że ja też na które pan bardzo mocno zwraca uwagę, to znaczy chodzi mi o sam ten okres, o rok 80 i później rok 89, oczywiście też lata 80. I muszę powiedzieć, że po przeczytaniu pana książki sama się nad tym właściwie zaczęłam zastanawiać, bo pan pisze coś takiego, że gdyby udało się w 1980 roku, wtedy, kiedy powstawała Solidarność, wtedy, kiedy był ten największy entuzjazm, kiedy rzeczywiście rodziło się w Polsce coś niesamowitego, gdzie była ta życzliwość, gdzie była to takie poczucie wspólnoty. Gdyby wtedy Solidarność zwyciężyła, to wtedy ludzie mieliby poczucie właśnie od tego, że odnieśli zwycięstwo, że jest szansa naprawdę takich głębokich przemian. Natomiast później już rok 89, to już i po stanie wojennym, i wiadomo, i po strajkach, i po wszystkim, co się działo na przestrzeni tych prawie 9 lat, właściwie już nie było takiego entuzjazmu w 89 roku, jaki był w 80. I to, co właściwie stało się, wiadomo, tutaj w czasie Okrągłego Stołu i konsekwencje tego wszystkiego, w dużym stopniu była to zdradzona rewolucja, jak pan o tym pisze. I właśnie muszę powiedzieć, że to mi też otworzyło jakby kolejną perspektywę, że tak, oczywiście my wiemy doskonale, że to właściwie te zmiany w 80 roku raczej nie były możliwe, prawda, jeżeli to się patrzy na, analizuje to w kontekście międzynarodowym, to nie. Ale było to coś, to znaczy był ten entuzjazm, było to poczucie wspólnoty i w momencie, kiedy rzeczywiście to by się udało, to byłoby to poczucie tego, że rzeczywiście, że to zwycięstwo do nas należy. Natomiast już tego nie było w 89 roku, bo wiadomo, kompromis zbyt daleko posunięty. Przynajmniej dla niektórych, prawda? Niektórzy do dzisiejszego dnia uważają, że to była najwspanialsza rzecz, jaka mogła tutaj zaistnieć. Przyznam się, że jestem zwolenniczką tej trzeciej drogi, to znaczy albo wszystko, albo nic, ta jedna, prawda? Druga, że zostało zrobione, czy że wszystko zostało, to co się udało zrobić, to było wszystko, to było maksymalnie, co się dało. No i ta trzecia droga, która ja podpisuję się pod tu niektórymi publicystami i historykami, którzy twierdzą, że właściwie zostało to, znaczy o ile można było zaakceptować to, co się stało w 89 roku, to przynajmniej od 91 roku należało rzeczywiście przystąpić do głębokich zmian. Jeżeli można było mówić o okresie tej transformacji, to było do 91, natomiast później należało rzeczywiście to wszystko przyspieszyć i należało właśnie skonsumować to zwycięstwo, a do tego nie doszło. Fragmenty, które dotyczą właściwie czasów nam współczesnych, oczywiście one są mniejsze proporcjonalnie w stosunku do całej książki, bo ja mam nadzieję, że pan Bernard Margeryty napisze kolejną książkę, która będzie już tylko poświęcona czasom nam współczesnych, łącznie z tym, co dzisiaj przeżywamy, co stało się w niedzielę. I na taką książkę czekam. Natomiast to, co jest tutaj też bardzo cenne, to jest ten właściwie ostatni rozdział, który jest takim spojrzeniem na tą Polskę właśnie czasów prezydenta Kaczyńskiego i później tą Polskę neoliberalną. I te grzechy polskiego neoliberalizmu, o których pan pisze, jest to fantastycznie wypunktowane. Pan porównuje to nawiązuje też do spotkań, do opinii pana kolegów także ze Stanów Zjednoczonych, którzy byli przerażeni tym, co się tutaj w Polsce dzieje, że to jest właściwie wprowadzanie tego dzikiego XIX-wiecznego kapitalizmu i my się na to godzimy. Więc to
ja, oczywiście ja też mogę powiedzieć, że właściwie o bardzo wielu rzeczach no, myśmy do końca sobie nie zdawali z tego sprawy. Ja sama dzisiaj jestem też bardzo krytyczna w stosunku do siebie, że też wiele rzeczy przyjmowałam za dobrą monetę. Ja nawet się wstydzę niektórych swoich przemyśleń z lat 90., bo dzisiaj to widzę zupełnie inaczej. Że to właściwie tylko właściwie było no, na tym poziomie aparatu władzy, natomiast to społeczeństwo właściwie zostało poddane takiemu eksperymentowi no, straszliwemu i, no, i skutki mamy do dnia dzisiejszego. Wszystkie pana opisy czy refleksje związane też z panem Tuskiem, no to są rzeczy fantastyczne i to jest to clue tego, co tej książce się znajduje i o całym tym obozie właśnie neoliberalnym i to, jak to się ma do pozostałej części społeczeństwa. I to też, na co pan tutaj zwraca uwagę, co jest szalenie dla mnie cenne, właśnie jako dla Polki, że pan rozumie, że pan uchwycił to, że są ludzie, jak pan to opisał, no właśnie, którzy się wstydzą polskości. No i to jest, to są ludzie właśnie między innymi z obozu rządzącego, że, no, że lepiej być właśnie, lepiej używać określenia jesteśmy Europejczykami, prawda, jakbyśmy nigdy nie byli, a nie Polakami. Że zamiast być dumnym z polskiej historii, która przecież, no, to nie były same klęski, a nawet jeżeli były klęski, to trzeba tym ludziom, tym ofiarom oddać hołd. I tyle. Ale myśmy mieli tyle wspaniałych kart historii, z których naprawdę, i my to doskonale wiemy, powinniśmy i jesteśmy dumni. I o tym nie można zapominać. I Francuz, publicysta, to dostrzega, opisuje i jest pełen podziwu, przynajmniej dla części społeczeństwa polskiego, który składa wręcz hołd Polsce, bo tak tą książkę też odebrałam, no i który chciałam powiedzieć, no jest przede wszystkim wielkim przyjacielem Polski. Proszę Państwa, ja gorąco zachęcam do lektury tej książki, ponieważ to jakby każdy znajdzie dla siebie coś ważnego. To jest ogromnie duży okres z naszej historii i jeszcze raz powtarzam, to co jest istotne, to jest spojrzenie Francuza, który świetnie zrozumiał, świetnie przeanalizował naszą rzeczywistość. A proszę mi wierzyć, niewielu Francuzów to potrafi. Bernard Marguerite to potrafił i zrobił to świetnie. Gratuluję. Ja dziękuję. Cześć Boże. Dziękuję serdecznie pani profesor. Postaram się mówić nie dłużej niż pani, żeby tutaj mieć czas na pytania. Ja chcę podziękować oczywiście i księdza proboszcza, który nas gości, i wydawcę tej książki. Ale również w tym dniu matki, więc to dobrze się składa i to jest dobry znak. I tutaj pozdrawiam każdą matkę tutaj obecną i nieobecną. Ale pozdrawiam i podziękuję każdemu z Państwa, bo obecność tutaj każdej i każdego jest dla mnie osobiście wielkim darem teraz wieczorem, bo ta książka, to jest oczywiście no, prawie historia mojego życia, można powiedzieć. Jest 50 lat pisania o Polsce. No, zacząłem 1965 roku i to wszystko jest tutaj podsumowany, że tak powiem, w książce, która waży 200 gramów. I to jest trochę przerażające, że człowiek myśli, że właśnie jedno życie może się zmieścić tam w takim małym obszarze. No, ale tytuł istotnie jest bliżej książki, bliżej Polski. Bliżej Polski to znaczy
Naturalnie to jest aluzja do tego programu telewizyjnego, który wielu ludzi do dziś pamięta, nazywał się Bliżej Świata, który był bardziej popularny. Ja uczestniczyłem w tym programie, ale bliżej Polski, bo bliżej Polski z drugiej strony i najważniejsze to jest to, że to sumuje właśnie moje życie. Szczęśliwie bardzo, bardzo dawno temu przyjechałem do Polski i tu już szokuję pewnie niektórych z Państwa, bo pierwszy mój przyjazd do Polski to był w 1959 roku. I ja się zakochałem w tamtą Polskę, w tym ustroju, który wówczas był. I to czasem mam pewne trudności, żeby to tłumaczyć ludziom. Co prawda najpierw zakochałem się w Polkę, która jest tu na sali i to jest chyba najlepszą drogę. Dziękuję za oklaski, bo rzeczywiście wszystko przez nią i dzięki niej. I potem zacząłem uczyć się kochać Polskę, zbliżyć się mozolnie do polskości. I to jest cała historia mojego życia właściwie. I dlatego też możecie Państwo rozumieć, że jeżeli ja widzę ludzi, którzy się wstydzą polskością, którzy piszą jak kiedyś właśnie, no już jest daleko, niech zostanie mu wybaczony, tylko uciekać od tej Polski, tej konkretnej na ziemi. I uciekał zresztą. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Jeżeli ja czuję ktoś, który jak jeszcze niedawno podczas debat mówił, że polskość właściwie, czy to wszystko, co jest się utożsamione z tradycją patriotyczną i chrześcijańską tej polskości, no to jest średniowieczny, to ja nie mogę zrozumieć. To dla mnie to jest właśnie przyszłość. To jest przyszłość. Przecież to jest ta wielka rewolucja Chrystusa, która dąży do promowania godności człowieka. Jeżeli to ma być średniowiecze, to ja nie mogę zupełnie akceptować i zrozumieć. I szczęśliwy dzisiaj się spotkamy w okolicznościach, które są lepsze niż na pewno by były, gdyby niedziela była inna. I muszę powiedzieć, że Pani mówiła, że tutaj jest dużo pesymizmu. No ja nie uważam, jest to tam pewnej trzeźwości. Staram się ocenić tego, co jest złe. Jest bardzo dużo złego. Zawsze było i było w okresie oczywiście komuny, było w okresie nawet Polski przedwojennej, ale jest teraz niestety bardzo dużo zła. Z drugiej strony wydaje mi się, że profesor Legutko ma rację, kiedy mówi, że to jest wielki błąd Polaków ciągle potępiać okres poprzedni i powiedzieć, że my na nowo zbudujemy Polskę od zera. I tak nie jest. Wydaje mi się, że i w okresie komunistycznego i zresztą z pewnym zdziwieniem też odkrywam, że tam wśród moich artykułów to widzę, widziałem wówczas na żywo niektórych pozytywnych aspektów tego paskudnego systemu, że tak powiem. I teraz tak samo, no, jeżeli możemy dużo krytykować, to też trzeba się cieszyć, że Polska mimo wszystko się rozwija i inicjatywa ludzka jest coraz bardziej widoczna i tak dalej. Więc spróbujmy właśnie optymistycznie patrzeć. I ten optymizm jest oczywiście związany przede wszystkim z nauką Jana Pawła II. I musimy patrzeć w przyszłość. I ja pisałem właśnie w tej książce, która została pisana, no nie wiem, dwa lata temu, rok temu, i która się ukazała tydzień temu. I tam na końcu pisze o tym, że mimo wszystko są
oznaki poprawy są coraz liczniejsze. Muszę się przyznać, nawet jeżeli było to uczucie nieco niechrześcijańskie, że z ogromną radością przyjąłem informację, iż szef Gazety Wyborczej ubolewał ostatnio nad faktem, że niestety nie uda się wykorzenić w tym kraju patriotyzmu humanistycznego i chrześcijańskiego, które w uniesieniu nazwał faszyzmem. Po raz pierwszy zgadzam się z nim. Odwieczna Polska, chrześcijańska i patriotyczna, żyje. Co więcej, odradza się coraz mocniej wśród młodzieży tego kraju. No i to rzeczywiście, no niedługo trzeba było czekać. Mieliśmy już w niedzielę potwierdzenie tej rzeczy. I zresztą uważam, że to, co się działało w niedzielę, jest dla mnie tak samo ważne, tak samo istotne, jak wybory 4 czerwca 1989 roku. To jest początek nowej ery, nowej Polski, mam nadzieję, która będzie umiała właśnie wrócić do korzeni tego, co była Solidarność i jest ciągle nauka Jana Pawła II. I jeżeli napisałem tą książkę, bo to muszę opowiadać na to pytanie już z góry, to jest też dlatego, że podczas różnych spotkań po kraju, kiedy mówiłem o tym, co było, co przeżywałem, czego byłem świadkiem, no to bardzo często ludzie potem zadawali mi pytania, no ale panie Bernardzie, jeżeli jest tak, no to jest fantastycznie, my nie wiemy o tym, szczególnie młodzi. I mówię, ale dla nas, to kiedy pan opowiada o takim spotkaniu z panem Wałęsy, kiedy on się zastanawiał nawet po sukcesie Solidarności, kto będzie następnym pierwszym sekretarzem KACE na przykład, co pokazuje, że absolutnie nie myślał, że zaczyna rozbić komunę, nic takiego. Czyli tą rozmowę z Rakowskim, czy z innym, to widzimy, że to było zupełnie inaczej niż myśleliśmy. To tego nie znamy, nie wiemy o tym. To dla nas to jest historia. To jest rzeczywiście średniowiecza. No i wówczas to, kiedy słyszałem, to powoli wrosło w mnie przekonanie, że może rzeczywiście to mam obowiązek. Ostatecznie Polska mi dała tyle, ja tyle zawdzięczam Polsce, że może mogę bardzo skromnie się rewanżować tutaj tą właśnie książką. I to zaczęło właśnie narastać w mnie. No i drugie źródło, że tak powiem, mojego przekonania, to była nasza córka, która ciągle mówi, no tatusiu, o Polsce napisałeś 3000 artykułów. No to jest kopalnia tutaj wiadomości, na żywo, na bieżąco. To nie może ginąć. To musi gdzieś tutaj się znaleźć. No i ona mnie też dopingowała, że po prostu dochodziłem do tych 3 redakcji, gdzie pracowałem. Robiliśmy skany tych 3000 artykułów i potem selekcję ostrą. Nie wiem, teraz około 200 chyba to jest w tej książce. I to jest właśnie mieszanina tych artykułów pisanych na gorąco, na bieżąco, dzień po dniu, z tego, co byłem świadkiem, z tych rozmów, które prowadziłem z graczami tutaj na scenie politycznej czy kulturalnej Polski, z komentarzem na dzisiaj, z tym, co nie. Albo nie pisałem wówczas, albo nie mogłem pisać, albo też analiza i to jest tutaj dość, wydaje mi się, odważne i w ogóle nieznane w historii mediów. Postaram się zobaczyć, kiedy się pomyliłem, a jeżeli tak, to dlaczego. No i czasem muszę powiedzieć, też się cieszę, że dość dobrze widziałem, analizowałem. I to jest też okazja do, nie będę tutaj czytać 740 stron, bądźcie spokojni, ale są momenty takie bardzo również istotne i to się dziwię, że to nie zostało bardziej eksponowane, bo na przykład pisałem
11 grudnia 80 roku, miałem bardzo dobre tutaj źródła aż do biura politycznego i to był po spotkaniu w Moskwie 7 przywódców tak zwanych bratnich partii. I tam był ustalony, wiedziałem, że był ustalony plan na Polskę, uzgodniony. I to było na pierwszej stronie Figaro opublikowane i plan na w trzech punktach. Po pierwsze, towarzysz Kania potrafi opanować sytuację, partia opanuje sytuację w Polsce, jest w porządku, no, nic dalej nie musimy. Punkt drugi, to się nie uda, no to wówczas generał Jaruzelski wraz z wojskiem opanuje sytuację i musi tam nawet metodą siłową. No, dobrze. Punkt trzeci, jeżeli to się nie uda, no to wówczas to nie chcemy, ale będziemy musieli cała wspólnota interweniować, żeby początek wyjść. Więc ten plan istniał, był ogłoszony w momencie bardzo gorącym, bo już w grudniu 80 roku interwencja została zablokowana dzięki interwencji z jednej strony prezydenta Cartera, a szczególnie właśnie Zbigniewa Brzezińskiego, był przy nim. I interwencji oczywiście Jana Pawła II. Więc moment był bardzo gorący i wówczas ten plan był ogłoszony, więc to potem, jeżeli ktoś się dziwił, czy zadał sobie pytanie, czy stan wojenny miał być, nie miał być, był zasadny, nieuzasadny, to w ogóle takiego pytania nie ma, bo po prostu plan był ustalony rok wcześniej. I to jest tylko jeden z tych przykładów. No, inny przykład na przykład to jest to, co znaleźliśmy w archiwum Stasi w 80. To dotyczy to fragment tutaj działań w 81 roku, kiedy Ciosek, rozmawiając z ambasadorem NRD wówczas w Warszawie, Neubauer, powiedział mu, że on jest właśnie w stanie pewnego szoku, bo przed chwilą rozmawiał z profesorem Geremkiem, który mu powiedział, że ma nadzieję, że już szybko władza użyje siłę, żeby opanować sytuację, bo to wy musicie opanować swoje twardogłowie, a my musimy opanować tutaj tą twardą solidarność. Więc to jest zaskakujące, to pokazuje, jakie były działania tej tak zwanej lewicy laickiej wówczas z wielką dwulicowością. A więc to wszystko możecie tutaj znaleźć. A tutaj jest jeden element, na który chciałbym zwracać uwagę, to jest to, że jako korespondent musiałem, i to był mój obowiązek, mieć kontakt ze wszystkimi na arenie politycznej i to było wówczas niemożliwe dostać informacje normalną drogą, trzeba po prostu mieć swoje kontakty osobiste, więc to z ludźmi kościoła, z ludźmi opozycji, ale też ludźmi oczywiście partii i wyrobić sobie ten puzzle, starać się zrozumieć, przekazać i tak dalej. Pod względem, że tak powiem, twórczości dziennikarskiej to było fantastycznie ciekawe, ale trzeba było mieć tych kontaktów. I to było rzeczywiście niezwykłe dla dziennikarza. I tym niemniej to trzeba było wówczas naturalnie, niezależnie od swoich własnych przekonań, oddać racji jednych i drugich, Cine, Ira et Studio. I zawsze się starałem, bo to jest powinność korespondenta. On jest tutaj, żeby pozwolić czytelnikom zrozumieć, co się dzieje w danym kraju. Jakie są racje jednych, drugich, trzecich i tak dalej. I właściwie jego własne opinie powinny być właściwie niezauważalne. Nie o tym chodzi.
Natomiast ostatni rozdział, który dotyczy Polskę współczesną, jest zupełnie pisany innym tonem, bo to są felietony, które właśnie wspaniały redaktor naczelny tygodnika Solidarność, na przykład tu obecny, pozwolił pisać w tym zacnym tygodniku. I tu po prostu wyrażam swój pogląd. No, staram się oczywiście to robić uczciwie, ale to jest jasne sformułowane. Zresztą mój mistrz Boeuf Méry, który był pierwszym dyrektorem, założycielem Le Monde, zawsze mówił, to wymagam od was nie obiektywizmu, bo to jest jakieś bezbarwny czynnik, czy to, co nie ma, nic nie znaczy, ale wymagam więcej, wymagam uczciwość intelektualną. No ta uczciwość to jest właśnie korespondenta. Ale mówił, może za 30 lat, jeżeli pan będzie znany i będą prosić o pańskie zdanie, to będzie mógł pan to wyrazić, ale to nie jest to, co jest ważne dla prasy dziennikarza. A to jest rzeczywiście bardzo istotne, to jest ten sposób pisania tych korespondencji. No więc tu widać oczywiście, że serce tej książki, że to koncentruje się na tym serce fizycznie, bo to jest w środku książki, to są Narodziny Solidarności i to jest nauka Jana Pawła II. Nawet pozwoliłem sobie tutaj wyselekcjonować cytaty Jana Pawła II w różnych dziedzinach, które są dla mnie istotne, bo w Polsce ludzie bardzo kochają Jana Pawła II, ale po pierwsze nie czytają go na ogół, a po drugie oczywiście, jeżeli nawet czytają, to potem niewiele z tego robią. A tu jest, to są też ważne cytaty. I dlaczego? Bo nigdy nie zapomnę, właśnie jeżeli książka jest dedykowana do mojej rodziny i do właśnie robotników Gdańska, Szczecina i innych miast, to jest dlatego, że bardzo wiele zawdzięczam im. Ja spędziłem prawie 3 tygodnie zawodowo, na pewno najważniejsze w moim życiu, tam w Gdańsku. Tam spaliśmy, rozmawialiśmy cały czas i 3 młodzi wówczas robotnicy to są w dalszym ciągu dla mnie przykładem. To jest inspiracja, to jest nadzieja. Oni bardzo szybko się zmienili, nawet w ciągu tych 18 dni. Najpierw chodziło o reintegrację świętej pamięci Anny Walentynowicz, a potem to były utworzenie wolnych związków zawodowych, ale bardzo szybko to nawet nie chodziło o polityce, to oni nawet nie myśleli o komunie. Oni mieli naukę Jana Pawła II w sercu i oni chcieli po prostu budować nową cywilizację. Cywilizację miłości, cywilizację opartą na szacunku dla godności osoby ludzkiej w każdej dziedzinie gospodarczej, społecznej, duchowej, moralnej, etycznej. I to zostaje, i to jest ten przekaz, wspaniały przekaz na przyszłość, na tym świecie, który jest pogrążony w kryzysie głębokim, głębokim kryzysie nie tyle gospodarczym czy finansowym, ale to jest kryzys duchowy, to jest kryzys wizji, kryzys perspektywy i miejsca osoby ludzkiej. No więc to jest odpowiedź. Odpowiedź jest w nauce Jana Pawła II. On jest w ideałach Solidarności. To wszystko zostało zapomniane. Wszystko zostało rzeczywiście zdradzone. No, najpierw mieliśmy układ
socjaldemokratyczne tutaj Okrągłego Stołu, które już nie miało wiele wspólnego z tym uniesieniem właśnie tych młodych robotników. No ale nawet ten układ socjaldemokratyczny bardzo szybko został przerobiony na kapitalizm w ogóle bez, no dziki można powiedzieć, taki bez reguł właściwie. I istotnie, kiedy byłem kolejny raz na Harvardzie, rozmawiałem bodajże z najwybitniejszym ekonomistą XX wieku, Kenneth Galbraith, on mnie atakował od razu, bo gdziekolwiek jadę, to zawsze to mówią, a ty w Polsce, co ty robisz? No więc on też tak mówił i mówi, no ale co wy robicie tutaj w tej Polsce? Mówi, no to ten kapitalizm, to byśmy nigdy nie chcieli w Polsce. No więc nie chcieli w Stanach, to jest absolutnie niedopuszczone. No więc to był właśnie bardzo zdziwiony. No potem widzieliśmy, że utworzyły się różne układy. No tutaj widzieliśmy z okazji sprawy Rivina właśnie, jak działa ten układ medialno-biznesowo-polityczny. To się gruntowało, mieliśmy różne afery, skandali, jeden po drugi, seryjnych tutaj samobójstw itp. itd. I to wiemy o tym. I to oczywiście nie ma nic wspólnego, absolutnie. To jest zaprzeczenie nauki Jana Pawła II i tego, o czym właśnie marzyli ludzie Solidarności. Ale właśnie kiedy mówię na różnych spotkaniach, szczególnie właśnie z młodymi ludźmi na uniwersytetach, to widzę, że istotnie duch znowu i tu jest. I to jest może wiele popiołu, ale pod tym popiołem to ogień jest coraz bardziej odczuwalny. I to widzimy. Jest niestety podział Polski i tu przy całym szacunku dla prezydenta elekta, to już jako dziennikarz, który no, szuka tutaj możliwą krytykę, to już mam pewne wątpliwości, bo jeżeli mówi, to musimy budować Polskę już ponownie zjednoczoną, że wszyscy razem i tak dalej. No to jest piękne i ja myślę, że rzeczywiście Polska była zjednoczona w okresie Solidarności w tym pamiętnym roku 81, ale czy dzisiaj to jest możliwe, bo jest ten podział i ten podział zasadniczy to jest właśnie stosunek do polskości. Tych, którzy wstydzą się Polską i polskością i wartości polskich, nie akceptują. Dla nich właśnie to jest średniowiecze. Dla nich mówią o nowoczesność, mówią o europejskość. A dla nich nowoczesność to jest między innymi prawo nieszanowania życia ludzkiego, życia właśnie akceptacji aborcji i innych rzeczy takie, które dla nas, ludzi wierzących, są nie do zaakceptowania. Czy to ma być postęp? Nie, no to jak się pogodzić właśnie z taką koncepcją? I z drugiej strony są ci, którzy chcą budować Polskę godną, Polskę, która no, idzie do przodu, rozbudowuje się, ale jest wierna swoim korzeniom chrześcijańskim i swoim patriotycznym aspiracjom. No więc jak to pogodzić? Ja jestem naprawdę i przyznaję, jest mi okropnie żal z tego powodu, niedobrym chrześcijaninem, bo powinienem korać i Michnika, i Smolara, i Niesiołowskiego, ale jakoś nie mogę.
Nie mogę. No więc ci tutaj budować jedność, to znaczy zacząć kochać i tych ludzi. To jest za dużo dla mnie chyba. I poza tym pamiętam, mamy co? Mamy budować nowy okrągły stół? No, albo nowe porozumienie, jak to było, Unii Wolności z AWS-em. No, wiemy, do czego to doprowadzi. Nie, no to niech każdy będzie sobą i oczywiście z otwartymi ramionami do tych, którzy rozumieją, gdzie jest. Więc jedność do pewnego stopnia. Tak samo normalność. Mówimy, że teraz Polska ma być normalna. No, tak i nie. Jeżeli normalność, to znaczy rozbić układów, skończyć z koteriami, z brakiem szanowania prawa, no to jak najbardziej. No, ale jeżeli to znaczy, ma być jakaś mała stabilizacja, jak kiedyś Gomułka mówi, to nie. No, Polska nie jest stworzona do normalności. Polska musi być niezwykła. Ja pamiętasz, i zacząłem swoją pracę w Polsce, to jest też tutaj w 1967 roku. To było pierwsze najważniejsze wydarzenie. To była wizyta generała de Gaulle do Polski. I de Gaulle właśnie mówił, że Francja albo jest wielka, albo nie istnieje. I podczas swojego pobytu w Polsce on mówił to samo o Polsce. On życzył Polakom, pamiętam miny przywódców ówczesnych, Choraba, Gomułki, no, aby potrafili patrzeć trochę dalej, wyżej może. I też im dał do zrozumienia, że Polska albo jest wielka, albo nie jest. Polska to nie jest kraj banalny, to nie jest kraj powołany do normalności takiej mdłej. To jest kraj, który ma być przywódcą. No, de Gaulle również mówił o Europie zachodu, środka i wschodu. Jeżeli Polska nie akceptuje to przywództwo właśnie tej części Europy środkowej, no to zaprzepaszcza swoją szansę i swoją powinność. Więc ja myślę, że pani profesor była łaskawa cytować właśnie to, co jest na początku książki, ten cytat Jana Pawła II. Ja nie będę cytować drugi raz, ale to było bardzo istotne, to co Jan Paweł nam powiedział, że kraje Europy Zachodniej zatraciły swoją tożsamość, zagubiły się, a paradoksalnie właśnie w okresie komuny, w walce z komuną, to kraje Europy Środkowej zachowały swoją tożsamość. I teraz problem polega na tym, że albo Polska będzie w stanie przenieść nowy duch, nową duszę w Europie, albo przyjmuje bezkrytycznie wszystko od krajów, którzy właściwie no, niewiele pod względem etycznym i duchowym mają do dawania. Więc to jest wielki paradoks. I to jest też jedna może z lekcji, nie chcę używać takiego słowa, ale z tego, co wynika z tej książki, że Europa potrzebuje Polskę, a nie Polska potrzebuje Europę. No, bądźmy tutaj pryncypialni. Musimy patrzeć na sytuację, jaka naprawdę jest. I Polska właśnie Solidarności, Polska Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, powinna być, musi akceptować, musi być sobą i musi być inspiracją i musi być przykładem dla Europy. To jest wasze zadanie. To nie jest zadanie proste, ale trzeba to podołać. I po niedzieli mam wiarę, że to na nowo ta próba może być podjęta. Bo, i to może tym zakończę, że nasze marzenie w 1980 roku i później było
aby Polska była Polską. I to marzenie jest nadal aktualne. To jest wciąż nasze nadzieje. Bo jeżeli Polska nie będzie Polską, to nie mamy szans, aby Europa była Europą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do pytań, ale zanim przejdziemy do pytań, to jeszcze chciałem serdecznie podziękować sponsorom tej książki, bo gdyby nie oni, ta książka nie by nie powstała. Także bardzo dziękuję firmie EDF, której logo tutaj możemy podziwiać. No, podziwiać, fizycznie nawet możemy podziwiać. Auchan Polska, firmy Krebox i Fundacja Kronenberga. Także wielkie podziękowania sponsorom. Dziękuję bardzo naszym gościom. I teraz czas dla Państwa na pytania. Także proszę bardzo. Dwa sekundy, ja tu mam pytania. Spokojnie. Będziemy nagrywać pytania. Proszę bardzo. Janusz Witkowski, ja mam pytanie. Bo to jest książka o Polsce, wydana po polsku i w Polsce. No. Czy ona gdziekolwiek za granicą będzie wydana? Czy pan planuje? Dlatego, że to, co do nas dociera po tej naszej niedzieli z zagranicy, z Niemiec czy z Francji, to świadczy o kompletnej ignorancji na temat Polski. To na razie... Niestety tak, to jest trochę przykre. Nawet czasem mam pytanie do ciebie, no, bracie, to pisałeś tyle artykułów o Polsce, starałeś się pozwolić ludziom we Francji, to szczególnie lepiej zrozumiesz Polskę, a widać, że w dalszym ciągu to zupełnie nic nie zrozumieją. I to jest przerażające. Ta propaganda sukcesu działa na Polskę, ale działa również za granicą. Ludzie mają kompletne, fałszywe pojęcie o Polsce. Nie widzą, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona niż się podaje w mediach. Zresztą na ten temat to ciągle... Bardzo często używam takie powiedzenie chińskiego pisarza opozycyjnego, którego się zapytało właśnie w telewizji, jak ocenia sytuację w Chinach. I on opowiadał na to, no jeżeli patrzymy jednym okiem, to możemy powiedzieć, że sytuacja jest wspaniała. Ale jeżeli patrzymy dwoma oczyma, to musimy powiedzieć, że jesteśmy bliscy katastrofy. I ja myślę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy patrzą na Polskę jednym okiem. No, może to drugie oko się otworzy też. No, ale z drugiej strony to chciałbym jednak panu powiedzieć, że no, rzeczywiście za granicą to z trudem rozumieją, co się dzieje, ale to w końcu... Tak samo było w okresie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy zresztą często potępili go, powiedzieli, mówili, że to jest denerwujące, rozceptykiem, Bóg wie co, ale prywatnie politycy, z którymi rozmawiałem, zawsze mówili, no to nareszcie trafiliśmy na partnera, z którym serio można rozmawiać. Więc to między tym, co jest napisane, a co wierzą naprawdę, może być różnica. Ale to nie jest oczywiście tłumaczenie, ale wydaje mi się, że jeżeli, szanowny panie, czytamy Gazetę Wyborczą, albo Newsweeka, albo oglądamy TVN, etc., czy też mamy obraz Polski właściwy? Więc chyba nie, no więc i media polskie bardzo często same dają obraz właśnie tego, co jest potem powielane za granicą. I zresztą nauka niedzielna jest też ta, i miałem okazję mówić o tym w Polsacie, który nieco lepiej rzeczywiście się zachował. I to... E,
to, to co się działo w niedzielę, to jest jednak również porażka właśnie mainstreamowych mediów w dużym stopniu. Bo właśnie okazuje się, że największa gazeta, że telewizja taka, telewizja publiczna, bo ona jest pod kontrolą i tak dalej, wszyscy do jednej bramki, a wynik jednak no, jest odwrotny. Więc to, a z drugiej strony media nowe, jak w polityce PL, w sieci, Radio Wnet, nie mówię o tygodniku Solidarność, bo tygodnik został wierny swoim zasadom cały czas dzięki wspaniałemu redaktorowi naczelnemu, więc to, to jest osobista sprawa, osobna sprawa. Ale ci wszyscy nowe media właśnie triumfowały, to również wiedzieli w jaki sposób. I to pokazywało, że ludzie no, nie tak łatwo jednak, jak to się mówi po prostu, otumanić? Tak, otumanić. No, przepraszam, może tylko się jeszcze ustosunkuję też, bo tutaj chciałam jeszcze dorzucić dwie rzeczy, to znaczy też jako historyk, to zawsze tak jest i to wychodzi oczywiście w dokumentach, że w przypadku zawsze, czy polityków, czy dyplomatów, czy generalnie kogokolwiek właśnie ze sceny politycznej, to później w dokumentach widzimy, że jeżeli ktoś no, reprezentuje rację stanu swojego kraju, ktoś, kto jest nawet trudny w rozmowach, to zawsze druga strona inaczej patrzy. I go szanuje, tak. To znaczy tak naprawdę tylko, no użyję tego określenia, bo to się oczywiście, to tak jest, no tylko ci silni gracze się liczą. Oczywiście, że my sobie doskonale zdajemy sprawę, że dzisiaj dla niektórych pewnie przywódców europejskich i to nawet tych państw największych, no też wygodnie, i to podkreślę, wygodnie mieć takich polityków w Polsce, którzy no są bardzo ulegli i właściwie godzą się czy na dominację gospodarczą, czy na poparcie no, pewnych projektów, które też tam na forum unijnym przechodzą. W związku z tym to są dwie różne rzeczy. Oczywiście my jako historycy doskonale z tego zdajemy sprawę. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć a propos tutaj obrazu teraz Polski, po tym, co się stało w niedzielę. Ja wczoraj pykając, właśnie zmieniając kanały, usłyszałam wypowiedź publicysty francuskiego, tylko no przepraszam go, jeżeli gdzieś tam będzie słyszał, ja nie pamiętam nazwiska w tej chwili i po prostu jak już złapałam ten obraz, to już było właśnie po zapowiedzi, kto to jest i jaką redakcję reprezentuje i usłyszałam tylko jedno zdanie, no skoro w Polsce jest tak świetnie, to dlaczego ludzie chcą zmiany? Tak, no to, no to jest proste, no logicznie człowiek trochę myślący, no to się samo narzuca, prawda? No. Dziękuję. Ja właśnie reprezentuję ten tygodnik Solidarność i mam ogromną przyjemność czytać felietony, komentarze Bernarda Margarita od 20 lat pisane do polskiego czytelnika, co jest rzeczywiście rzeczą wyjątkową, bo nie ma takiego dziennikarza francuskiego w Polsce, nie było, który by pisał do naszych czytelników przez tak długi okres i wpływał na, wyrabiał po prostu opinię o Polsce w ten sposób i to z takiego punktu widzenia niecodziennego, bo rzeczywiście wiedza na temat Polski i stosunków międzynarodowych Bernarda Margarita jest ogromna i jego spojrzenie na te przemiany w Polsce, no wyróżniało się na tle innych publicystów przez te 20 lat pisania do tygodnika Solidarność, bo to mniej więcej taki okres już mija. I no chciałem podziękować Bernardowi za ten wkład właśnie, ale chciałem również nawiązać do tego pytania, bo ono jest właśnie może najbardziej ciekawe, jak te artykuły, te 3000 artykułów w prasie francuskiej, w Le Monde, tak, później tak. W Le Figaro, France West, czyli tak. W największych dziennikach francuskich, miały wpływ na opinię francuską i w ogóle Europejczyków, bo przecież to były wysokonakładowe dzienniki czytane przez elitę świata zachodniego. I czy one rzeczywiście
bo można sobie wyobrazić, trochę jestem po lekturze tej książki, jeszcze całej nie przeczytałem, ale można sobie wyobrazić, że te artykuły często drukowane na pierwszej stronie no, musiały wpływać znacząco na zrozumienie tego, co się w Polsce dzieje. W jakim stopniu, jak ty to widzisz w tej chwili, to wpłynęło na zrozumienie tych procesów, które, tych zdarzeń, które miały miejsce w Polsce? To niestety bardzo trudno ocenić. No, wydaje mi się, że na przykład na zachodzie Francji, w Brytanii, na przykład to bardziej idzie na północ, gdzie jest Polonia spora, to ludzie bardziej interesowali się zawsze Polską i sytuacją w Polsce. Tam to miałem reakcje, ale wśród polityków to jeden, a potem to miał duże problemy z Polską z powodu jakiegoś niemiłej odezwy. Jeden traktował jednak Polskę serio, to był Chirac. I Chirac interesował się autentycznie Polską i za każdym razem, kiedy się dowiedział, że jadę do Francji, będę w Paryżu, to mnie zaprosił do siebie i tam zadawał pytania, które pokazały, że zna temat, że tak powiem, i słyszał moje odpowiedzi i na zakończenie zawsze mówił: ach, to widzę, że to jest bardziej skomplikowane niż myślałem. No i jest, uważałem, że to rzeczywiście to jest początek mądrości. No, zaczyna widzieć, że to jest złożone. Ale poza tym to trudno powiedzieć i też czasem to jest trochę frustrujące dla dziennikarza prasy pisemnej, bo oprócz tego ja pracowałem, no nie wiem, 30 lat dla radia również, jednocześnie i 5 lat byłem korespondentem telewizji francuskiej. I tak na ulicy, powiedzmy, we Francji praktycznie to nie zdarzało się, że ludzie mnie zatrzymali po moich artykułach w Mondzie, na przykład, że coś chcieli jakieś no, tłumaczenie, dlaczego to jest tak. A natomiast po kilku już prezentacji telewizyjnych, to już się zdarzyło, że ludzie mówią: a no to widziałem pana tego w telewizji. Czyli jednak to moc tej obrazu jest strasznie mocna i tu możesz pisać latami dla dzienników, to nie wiem, no to ma wpływ rzeczywiście u tych, którzy no, interesują się sprawami międzynarodowymi na pewno, ale szeroko to nie wiem. I tu jest też rzecz specyficzna właśnie w prasie korespondenta wówczas. To jest niebywałe, to nigdy tak nie było i mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale pisząc, szczególnie w tym okresie po stanie wojennym, kiedy były te konferencje Urbana, ale nawet wcześniej, to korespondent musiał mieć świadomość, że pisze dla Francuzów tam, ale że zaraz wieczorem to wszystko powróci do Polski dzięki Radia Wolna Europy. I wobec tego pisząc, to musiałem też myśleć o tym, że to jest również dla Polaków. To jest bardzo specyficzna praca, kiedy korespondent właśnie pisze i właściwie pisałem zawsze dla Polaków poniekąd. Zresztą to były dość zabawne, bo ponieważ zawsze starałem się pokazywać raz i jednych, i drugich, i trzecich, to często było tak, że wieczorem Radia Wolna Europa prezentowała 3/4, powiedzmy, tego mojego artykułu, a następnego dnia rano Trybuna Ludu pokazała te dwie brakujące, które lepiej by jej pasowały. No więc to, ale to była specyfika. No, jaka jest moc mediów, to
wydaje mi się, że oczywiście z jednej strony to widzimy tutaj, że to ta akcja propagandowa, ciągła, odniesie pewne skutki, szczególnie u ludzi, którzy nie mają wirowanego zdania, ale nie jest wszechpotężny. No pamiętamy, że na przykład to było już wówczas takie znamienne, że Kuroń, który przecież był szanowany ogólnie, kiedy zaczął kandydować i zaczął mieć poparcie Gazety Wyborczej, to już potem zniknął w ogóle ze sceny politycznej. Więc to może działać i pozytywnie, i negatywnie, a w ogóle nie działać. Co do tego pojednania, o którym Pan mówił, to ja myślę, że to, o czym mówił prezydent elekt, nie dotyczy tych postaci, tylko raczej ludzi przez nich ogłupionych, to znaczy dla których, jak to chociażby w niegdysiejszej lekturze szkolnej, wystarczy jedna lekcja, żeby ich odwrócić zupełnie, mimo tak. wielu lat ciężkiej pracy nad tym, żeby ich zmanipulować. Wystarczy proste powiedzenie prawdy, tylko dotarcie do nich z tą prawdą, żeby to się zmieniło i to jakby zjednoczenie Polski, ale tych ludzi, nie tych, którzy kierują wszystko przeciwko niej, tylko ci, do tych, którzy są przez to ogłupieni chodzi. No dobrze, to ja się czuję lepiej już. Pan. Działa czy nie działa? Halo? Proszę. Żeby się pan redaktor czuł jeszcze lepiej, to może ja powiem, że mamy taki krótki projekt na ewangelizację Europy może. No. Czyli powiedzmy sobie, byśmy dążyli do takiego, taka koncepcja jest, żeby to była katolicka Polska w chrześcijańskiej Europie. Nie wiem, czy to panu redaktorowi odpowiada. Nie, to... Nie da rady? Przepraszam, jeżeli... Nie rozumiałem, przepraszam. Chcielibyśmy zbudować tak, i żeby ta Europa się nie rozpadła do końca, no, ani nie przeobraziła, to byśmy chcieli... Irlandia odpadła, Hiszpania odpadła, Francja odpadła, Włochy też, czyli Polska jest jedyną właściwie szansą na reewangelizację Europy. Czyli chcielibyśmy, żeby to była katolicka Polska w chrześcijańskiej Europie. Czy to by panu redaktorowi odpowiadało? Jakbyśmy dążyli do takiego celu? No, do pewnego stopnia. Jana Paweł II oczywiście jak najbardziej, katolicka nauka społeczna. Tak. Tak, no ja mogłaby to być. Ja jestem nawet członkiem tej międzynarodowego stowarzyszenia dla promowania misji społecznej chrześcijańskiej. To czy jakbyśmy coś takiego robili, no, to byśmy mogli uzyskać pańskie poparcie? A żeby było jej poparcie, to tutaj niewiele, no, ale myślę, że to jest, oczywiście jest, ja już działam w tym duchu i zresztą Polacy również. Moja rodzina ma domek na południu Francji i pamiętam kilka lat temu, to dziwiliśmy się, że na mszy w niedzielę ksiądz mówił jakim akcentem, więc tam po mszy przyszliśmy do niego i zapytaliśmy się, skąd on jest, on mówi, o, to nie wiecie, to daleko, tutaj, mówię, no ale jednak, to, a mówię, że jestem z takiego miasta Włocławek, no więc dalej mówiliśmy po polsku i on nas zaprowadził i tam na rynku tego miasteczka była polska misja katolicka, więc to już Francja jest krajem ewangelizowanym przez polskim kościołem, więc to jest początek, ale ja myślę, że po prostu to trzeba, jest, jest,
jest ogromna nadzieja, bo i we Francji też, przecież to te wspólnoty są jednak coraz dziwsze, młodzież zaczyna tutaj też inaczej myśleć. I ja myślę, że paradoksalnie to głębokość kryzysu obecnego spowoduje to, że ludzie zaczynają na nowo myślę wszystko. To jest moment bardzo, bardzo korzystny właściwie, bo na dnie tego kryzysu wszystko się otwiera na nowo i perspektywy, szukanie, no, nie mamy wizji, nie mamy poglądu na to, co jutro będzie, jak będziemy żyć. No i tu są wszystko jest nam podane przez święty Jan Paweł II i wystarczy właśnie przeczytać na nowo, dlaczego to... Dlatego to i realizować, tak po prostu realizować, ale spokojnie, to jest metapolityka, to jest czas na metapolitykę, nie na politykę, nie na lewicę, prawicę, to już nie ma znaczenia. Zresztą pamiętam, że tutaj też o tym mowa w książce, słuchałem ponownie z wielką radością przemówienia na przykład prymasa Wyszyńskiego. I w 1981 roku prymas Wyszyński przyjmuje delegację Solidarności. I mówi do nich, że od dawna jest związany właśnie z nauką społeczną i że przed wojną, jako młody ksiądz, profesor, on utworzył Uniwersytet Robotniczy, Katolicki Uniwersytet Robotniczy, gdzie uczył właśnie na temat kapitalizmu i komunizmu. I opowiadał właśnie tam żartobliwie podczas tego spotkania, że na zakończenie tego kursu jeden robotnik przyszedł do niego i mówi: no ale księże profesorze, to ksiądz profesor nas tak długo uczył, że komunizm do niczego, kapitalizm do niczego, no to co, robotnik, weź i się powiesz. Więc to, i to jest właśnie, to zaczyna być rozumiane, że to nie chodzi o to, aby wybrać. Zresztą Jan Paweł II to też napisał w encyklice Solidaire et Socialis, że my z punktu widzenia nauki społecznej Kościoła odrzucamy zarówno liberalny kapitalizm, jak i kolektywizm marxistowski. I to nie znaczy, że szukamy trzecią drogę. Po prostu jesteśmy na innym etapie, to co ja nazywam metapolityka. Czyli na etapie, gdzie po prostu alfa i omega jest szacunek dla godności osoby ludzkiej w każdej dziedzinie. Dziękuję bardzo, jeszcze raz bardzo podziękować naszym